Jan Sokołowski, tak? Podpisuje tomiki wierszy. Tomiki swoich wierszy. Jestem naprawdę bardzo dumny z tego. Dziękuję Panie Janie. Zobaczymy. Miałem okazję akurat być w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Jeszcze go muszę, wiesz, za kapiarami poznać. Jedziemy do Cisny. Szocińskiego nie spotka, to opowiadasz taki, wiesz, że pajasz normalny. Adaś poda film, tak, tak. Dobrze? Akurat jest i w galerii, i... Dobrze, że filmował. Dobrze, dobrze. No i o piórkiem piszę. Tobie też, Adaś? No już ty kurczę, no jak wiesz? Ale ja miałem dwie, gdzie jest ten drugi podpis? Tu jest, co masz? No to jeden wystarczy. Wystarczy, rzeczywiście? Wszystko moje. Dobrze. Idziemy w tej chwili do Szwajka. Moje historia Sanoka sięga ilu lat do tyłu? 900 lat. Aha, 900 lat. Niedługo będzie 900 lat. Nie? A tutaj które siedzi? A to jest... Aha, spoko. Bo jak Szwajk. A to jest pan, który zrobił Szwajka. Proszę? To jest pan, który zrobił Szwajka. Tak? Tak. No, trzeba go zanos. Zanos na pan. Zanos na szczęście. Dajem. Pierwsza troszkę go zanos złapała. A tutaj robi, dlaczego tu jest? Lepiej jak się nie znam. Tutaj się no, wziął. Nie, dlatego nie, tam... nie, on tam szukał właśnie porusznika i porusznik już jak w środę odnieść. Daj, Luka. Nie umazała. Siadaj tutaj. No, siadaj. Siadaj, tata przytrzyma. A, cześć. Ona zdjęcie zrobi. Ale na Szwajku. No, wróć się. Bardzo ciekawa, bogata postać. Tam chodź. Agata, no weź. Piękna rzeźba. Fantastyczna. Generalnie to nie jest. Nie, nie jest. Nie chcesz na Szwajku? Nie chcę na Szwajku. No. Nie chcesz na Szwajku? Taką ciekawostką też jest, że Adaś przybysz. Jak stacjonowali w tej szkole, to ponieważ jak to wojskowym chciało się wiecznie, prawda, gdzieś tam coś wypić, i wypili... Nie spirytus, jak to się nazywa, co konserwują tam? Formalina. Wypili formalinę i trzech tych, którzy wypiły formalinę, leży dzisiaj na cmentarzu w Stanach. Zaformalinowany nas, na amen. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Piękna rzeźba. Adaś, powiedz mi, jak to się stało, że zrobiłeś Szwajka? Miasto dostało trochę pieniędzy, wiesz, za rewitalizację tego pasażu. Tak. To było w granicach, to inne pieniądze by wartość, no ale w granicach coś 30 tysięcy, wiesz. Tak zastanawiali się właśnie, co zrobić, żeby coś, jaki atraktor w tym Sanoku był, żeby to przyciągali, no wiesz. No. I ciężko było kogoś. No. Wrócili do postaci Szwajka, który tak stacjonował tutaj z 92 pułkiem z Budziejowic, który przechodził właśnie z dworca kolejowego, maszerował tam do koszar. Byli skoszarowani tam niedaleko do Puzieni, bo tam jest też pomnik Grzegorza Sanoka, wielkiego humanisty. No i stamtąd on szedł do Zamtuzu szukać porucznika. Tak. Bo porucznik jest zabalował i z palinkami tutaj niedaleko, tak, był hotel pod Trzema Różami. I tam zabalował i
zaczął go szukać. Znalazł go oczywiście prawie nieprzytomnego z panną Eli i zaczął go budzić. I ten się pyta, zbudził się nieprzytomny i pyta się, gdzie jest. Raczył się pan znajdować w burdelu, bowiem ludzie różnymi chadzają drogami, odparł Szwejk. Szwejk. Piękne, piękne. Teraz panią puszczę. Dobra, idzie? No. To jest pan, który zrobił Szwejk. Ja robiłem chętnie takie komiksy tutaj, jadłospis cały jest... Nie będę za fajkę trzymał, bo palenie rzuciłem. Ale za nos podobno przynosi szczęście, tak? Oby! Ale tylko za nos łapiemy, czy...? Nie wiem, gdzie chcę, złap go za kolano. Nie będę. Ale przytulić warto. Tak. Dlaczego by nie? No i tak wiesz, tak stało się takim atraktorem, tu była wielka taka rozświetlność, był najlepszy szwejkolog w Polsce. Był tutaj, wydał książkę zresztą na ten temat i tak dalej. Ładna praca. No i tak to Heniu wygląda. No. Natomiast tutaj niżej jest kawiarenka, wiesz, taka piwiarnia. Tam są moje karykatury takie jeszcze o Szwejku i jadłospis taki cały. Bo jak Szwejk. Białe? Pan metalowy siedzi. No. Podniko za nos. Podobno jak się łapie za nos, to przynosi szczęście. Czyli Szwejk mi dał szczęście, będę miał ikonę Adaś od ciebie. Nie wiem, czy tam pod spodem nie jest piwnica jeszcze i tam, wiesz? Idziemy. Dzień dobry. O, jesteśmy u Szwejka. Razem z Adasiem. Tak. Piwiarnia. I wnuczką Adasia. Lokal u Szwejka. Siadam. To jest część takich moich rysunków. Ja też komiks zrobiłem, wiesz? Masz tutaj, to są twoje komiksy, tak? Tak. Fantastyczne. Oj. Kulinarnie związany ze Szwejkiem. Aha. W jadłospisie jest i oryginalny tam dałem... Przepisy na coś, wiesz, też w jadłospisie warto, ja ci podczytam na głos. Piękna kawiarnia. Portret najjaśniejszego pana. Tak, portret najjaśniejszego pana Franca Józefa, tak? To Adaś, ty robiłeś, tak? Jadłospis, wiesz. Jadłospis? To żeby w klimacie był. Aha, rozumiem. Pokaż go. Te krajpeczki. Oni później tam modyfikowali, znaczy tą grafikę akurat nie wiesz. Tak. A no jak w środku jest? To trzeba znaleźć. Nie wiem, czy teraz są, bo... Nie ma już. Nie ma już? Nie ma. Już nie ma. Nie, coś tam jeszcze jest. O, jest coś tam. Pokaż to. Jest to dobra rzecz, bo... No, fantastyczny, pod słupem. W Sanoku pod słupem. Tak, ale to się przeczytam jeszcze. Dziękuję. Heju, pewnej nocy byłem w 28 lokalach. Tak? Ale muszę się pochwalić, że nigdzie nie zamawiałem więcej niż 3 piwa. Dobry. Dlatego komiks jest taki, znaczy rysunek jest taki, a nie inny, wiesz, bo to... No. Raz? Wiesz, siedzi sobie przy piwku i rozmawia o jedzeniu. Tak. Wszystko rozpływa się na języku. Wszystko pachnie, a człowiek sobie żre i żre. A jak po takim czymś smakuje piwo, no, wiesz, to tego typu rysuneczki. Więcej tu rysunków było, no nie wiem, może w innych tam jadłospisach, wiesz.
oryginalne przepisy były, no, no, no po prostu to już z czasem się modyfikuje. O, to jest czym? To jest zupa na kaca. Zupa na kaca, tak? Czosnkowa, dobra, na kaca. 1 litr wywaru z kości, sól, 70 gramów smalcu, 4 ząbki czosnku, 2 żółtka, majeranek, chleb. I to jest oryginalna z tamtych zupa. Czasów zupa na kaca przepis, tak. Dużo takich rzeczy tutaj było, nie wiem, to dawno tu nie, wiesz, nie mam czasu chodzić. To... O, jest tutaj, o, wieprzowina na piwie. I oryginalny przepis z tamtego czasu, dlatego wiesz, to jest wieprzowina na piwie. No, no i cały przepis, i to jest oryginalny przepis. Tu jest, przepis na to. Tutaj nawet w tym, fantastyczny. Tak, tak. Tu jest w tym też... Ciekawy jadłospis. No, tu jest w tym... zamówić można z polewka tego 90 pułku z Budziejowic i coś tam, jakaś fasola z czymś i tak dalej. Oni tutaj oryginalnie te potrawy podają. Tak. Dawniej był jeszcze chleb komiśniak. Nazywali komiśniak, bo wiesz, jak oni produkowali ten chleb, brakowało pewnych składników, więc to były otręby, rozumiesz, to co znaleźli tam, z tego wyprodukowali chleb. Jaśnie wielmożny cesarz, jaśnie pan, przyjechał i chciał poprowadzić tego komiśniaka i uronił łzę nad losem żołnierzy, łza wpadła do chleba, wiesz, i chleb zrobił się słony. Od tego czasu dodawali sól do chleba. Wiesz, taka anegdota. Piękne. To wszystko w Szwajcu pisze, to jest... Taki, a był jakiś tam szewc i opowiada historię tego szewca, który jest cholernie śmieszny. Każda jego opowiastka Szwajka o czymś to jest wielka anegdota, wiesz.